Szczęść Boże, Piotr Obrzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Groziła za to śmierć i to całej rodziny, jednak wielu Polaków, nie patrząc na konsekwencje, ukrywało Żydów przed niemiecką machiną zagłady. Teraz słyszą podziękowania. Organizatorem wydarzenia była Fundacja From the Depths. To było uroczyste podziękowanie Polakom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Trafiły do nich odznaczenia imienia Edwarda Mossberga. How can we say thank you? Do dzisiaj nie daje mi spokoju to pytanie, w jaki sposób możemy wyrazić naszą wdzięczność, jak można podziękować komuś, kto nie tylko ryzykował swoje życie, ale również stracił życie swoje i swoich najbliższych. To są liczne historie naprawdę nadzwyczajnych osób. Wśród gości znaleźli się m.in. amerykański polityk, pastor, były gubernator Arkansas Mike Huckabee oraz wiceprzewodniczący Knesetu Hilly Gbar. My friends, it's no secret that the last few couple of weeks Nie jest tajemnicą, że ostatnie tygodnie nie były łatwe dla relacji polsko-izraelskich. Jesteśmy jednak silniejsi niż to, co się zdarzyło. To, co jest dzisiaj potrzebne z obydwu stron, to wspólne poszukiwanie prawdy, tak by lepiej rozumieć naszą wspólną ciemną historię, która powstała na skutek barbarzyńskich Niemców, hitlerowców. To invest more, whatever they can, together. The people of Poland have much to be proud of. Polacy mają tak wiele powodów, by odczuwać dumę i być może nie ma większej dumy niż duma takich osób, sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy są chrześcijanami, którzy narażali swoje życie, by pomagać Żydom. Bóg na pewno im to wynagrodzi. Świadkowie wydarzeń sprzed lat opowiadali swoje rodzinne historie. Mama opiekowała się chyba taką małą żydóweczką, która była u nas na strychu, w zbitej takiej skrzyni, którą może ojciec mój zbił i ona tam mieszkała. Ja byłem jedyny, który nosiłem jedzenie tam. Swojego rówieśnika w okresie wojny ukrywali Bogdan i Bolesław Frączek. O ich historii powiedziała siostra Danuta. Ukrywali swego rówieśnika, małego, zagubionego gdzieś na kolei chłopczyka. Miał tyle lat, ile mój najstarszy brat Lesław. Był bardzo zabiedzony. Historię Polaków, którzy ratowali Żydów w okresie II wojny światowej, przypomina Kaplica Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Razem to 1174 nazwiska. To są nazwiska Polaków, którzy stracili życie ratując Żydów. Są tam całe rodziny. Są tam ojcowie, matki, nienarodzone dzieci, dziadkowie. Wszyscy zamordowani przez Niemców. Naszym obowiązkiem jako Polaków jest mówienie prawdy na temat okupacji niemieckiej na terenach polskich i mówienie prawdy na temat prawdziwej roli Polaków, którzy mimo tego, że groziła im kara śmierci, decydowali się na bohaterstwo, decydowali się na to, żeby przyjąć ich pod swój dach. Dlatego właśnie, by przypominać historię polskich bohaterów, przy toruńskim sanktuarium w ciągu 2 lat powstanie Muzeum Pamięć i Tożsamość. Ma przedstawiać historię Polski od chrztu w 1966 roku. Szczególny nacisk będzie położony na historię Polaków ratujących Żydów. Jest około 40 tysięcy notacji na temat osób, które właśnie pomagały Żydom podczas II wojny światowej. W taki sposób słuchacze Radia Maryja odpowiedzieli na apel dyrektora katolickiej rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Te historie są tłumaczone na język angielski, niemiecki i hebrajski, ponieważ właśnie z tą informacją musimy docierać nie tylko do Polaków, do młodych Polaków, którzy nie pamiętają tamtych czasów, ale musimy przede wszystkim docierać do społeczności międzynarodowej. Dlatego nie mogą dziwić słowa, które w trakcie uroczystości wypowiadali sami przedstawiciele społeczności żydowskiej. Mamy wobec was ogromny dług wdzięczności, mówił Hilly Gbar. Pracownicy sądów i prokuratur wychodzą dziś na ulicę, domagają się wyższych pensji oraz poprawy warunków pracy. Protest odbywa się pod hasłem „Ostatki u premiera”.
Manifestacja rozpocznie się przed resortem finansów, skąd protestujący przejdą pod kancelarię premiera. Domagają się 450 zł podwyżki jeszcze w tym roku oraz korzystnych rozwiązań finansowych w budżecie na następny 2020 rok. W ciągu 4 ostatnich lat z sądów odeszło ponad 20 tysięcy pracowników wykwalifikowanych. Nie mówiąc już o tych osobach, które odeszły na emeryturę. Nikt nie chce pracować w sądzie, ponieważ oferowana jest najniższa krajowa. Protestujący przekonują, że około 95% pracowników sądów z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych zarabia mniej niż 2850 zł netto, w tym 20% otrzymuje niespełna 2000. My od wielu lat walczymy o podwyżkę wynagrodzeń w sferze budżetowej, w wymiarze sprawiedliwości. Ja pracuję w sądownictwie ponad 30 lat i proszę mi wierzyć, że nigdy nie było w sądach takich wynagrodzeń, żeby pracownicy mogli godnie za nie żyć. Jednak bolączek pracowników sądów i prokuratur jest więcej. Na dzień dzisiejszy mamy pracowników na tyle dociążonych, niewłaściwe doetatyzowanie sądów, złe przeliczniki. Do tego dochodzą nadgodziny również w soboty i niedzielę. Pracownicy sądów i prokuratur mają dość. Dzisiejsza manifestacja odbywa się pod hasłem Ostatki u premiera. Na pewno nie jest nasze ostatnie działanie, nawet w tym roku mogę tyle powiedzieć. Będziemy dalej na pewno próbować, bo sytuacja nasza jest tragiczna. A to może oznaczać, że jeśli dzisiejszy protest nie przyniesie przełomu, to pod uwagę brane są kolejne manifestacje. Pracownicy, którzy dziś wychodzą na ulicę, liczą na spotkanie z przedstawicielem kancelarii premiera. Rząd szykuje rozwiązania na ewentualność bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szczegółowe propozycje będą dziś omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów. Pakiet projektów, które wejdą w skład programu przygotowań Polski do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, ma pozwolić złagodzić najbardziej dotkliwe skutki Brexitu. Chodzi między innymi o przepisy, które mają ułatwić Brytyjczykom pozostanie w Polsce. Sprawa dotyczy również zasiłku dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii i Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii. Dokument ma uregulować zasady dostępu m.in. do rynku pracy, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej i renty socjalnej. Mają być uregulowane niektóre sprawy związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych przez Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy chcą pracować w Polsce. Oprócz Brexitu rząd zajmie się projektem nowej matrycy stawek VAT. Przewiduje on m.in., że soki, nektary, owoce tropikalne, cytrusy, pistacje, migdały i tym podobne będą podlegać 5% stawce VAT. 5% VAT-em będzie objęte pieczywo czy ciastka, które obecnie podlegają trzem stawkom – 5, 8 i 23%. Przyprawy mają być opodatkowane 8% stawką. Wzrośnie natomiast z 5 do 23% VAT na owoce morza. Rekordowe środki na drogi lokalne w województwie zachodniopomorskim. Wczoraj w Szczecinie przebywał szef MSWiA Joachim Rudziński i podkreślił, że rząd nie ma problemu ze wspieraniem tych regionów, gdzie nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Rok 2019 dla Pomorza Zachodniego ma być rokiem rekordowym. Kwota 174 milionów złotych na drogi gminne i powiatowe w istotny sposób zaspokoi te oczekiwania, które od szeregu miesięcy, też można powiedzieć lat, samorządy miały w stosunku do budżetu państwa. Wojewoda Tomasz Hinc podkreślił, że to kwota wystarczająca, by zrealizować projekty samorządów. Nie było to możliwe za czasów rządów poprzedniej koalicji PO-PSL. Ta bowiem przez 8 lat na teren województwa zachodniopomorskiego przekazała niecałe 320 milionów złotych, dodał wojewoda. Natomiast, szanowni państwo, przez 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to kwota 331 milionów 900 tysięcy. Cyfry pokazują tutaj wiele. Obrazują, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości nadrabia zaległości. W skali kraju na drogi lokalne i gminne rząd przeznaczy 6 miliardów złotych, przypomniał minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Ten program rozpisany jest na najbliższe 6 lat, czyli przewidujemy tutaj naprawdę olbrzymie kwoty, które powinny trafić do samorządów
w skali oczywiście całego kraju. Minister tłumaczył, że obecny rząd nie ma żadnego problemu, by wspierać samorządy, w których mieszkańcy oddali stery władzy w ręce ich politycznych przeciwników. A do takich samorządów należą choćby te z zachodniopomorskiego. Można naprawdę uprawiać politykę i kierować się w swoich decyzjach racjonalnością i rzeczywistą potrzebą, a nie flagami czy chorągiewkami partyjnymi. Ale wsparcie rządu dla województwa zachodniopomorskiego nie kończy się tylko na budowie dróg. Zmiany czekają koszalińskich przedsiębiorców. Chodzi o nowe możliwości, jakie w przypadku zatrudniania obcokrajowców stwarza delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Od dziś mieszkańcy, pracodawcy powiatu koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, sławińskiego i szczecineckiego będą mogli składać te wnioski o zezwolenia na pracę dla obcokrajowców w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówi, że to z pewnością udogodnienie, które skróci czas oczekiwania na pozwolenie na pracę dla obcokrajowców. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z polskimi lekkoatletami, którzy wygrali klasyfikację medalową halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Jesteśmy lekkoatletyczną europejską potęgą, podkreślił minister sportu i turystyki Witold Bańka. To był spektakularny występ, spektakularny wyczyn, te 7 medali, 5 złotych. Po złoto w Glasgow sięgali kolejno Michał Haratyk w pchnięciu kulą, Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów, Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów oraz sztafeta pań 4x400 metrów. Wszystko to, co się dzieje teraz w polskim sporcie, budowa nowych obiektów, programy właśnie stypendialne największych spółek Skarbu Państwa, to wszystko pokazuje, że to idzie w bardzo dobrą stronę. W trakcie halowych mistrzostw Europy Polska wygrała klasyfikację medalową. Ten wasz medal zdobywany tam w Glasgow, to jak się mówi czasami, że ma dwie strony, ale wasz medal miał dwie dobre strony, bo i to wasze indywidualne zwycięstwa, złota, srebra i jednocześnie zwycięstwo drużynowe, bo przywieźliście drużynowe zwycięstwo Polski. Premier Mateusz Morawiecki życzył sportowcom powodzenia na Mistrzostwach Świata. Te odbędą się między 28 września a 6 października bieżącego roku. Na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o 10. Zostańcie Państwo z telewizją Trwam. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Marta Grabowska, zapraszam na prognozę pogody. Na północy i południu wyż, na pozostałym obszarze, w tym także nad Polską, pole obniżonego ciśnienia. To oznacza, że napływać będzie do nas ciepła i wilgotna masa powietrza. Dziś pogodnie na południu i w zachodniej części Europy, na wschodzie pochmurnie. Od Moskwy przez centralną Europę aż po Paryż może popadać deszcz, a nad Skandynawią spodziewać się możemy opadów śniegu. Termometry wskażą od 3 stopni na wschodzie kontynentu do 18 na południu. I zmieniamy mapę. W północnej części Polski i na wschodzie dużo deszczowych chmur. Na Śląsku pomimo nieznacznych przejaśnień również popada deszcz. Najchłodniej na Podhalu około 5 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu około 8 kresek powyżej zera. Wiać będzie silny wiatr z zachodu. Ciśnienie spadnie i wyniesie około 1000 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.